wołam o Twój dom, wołam o Twój dom Panie O ciało dojrzałe, miłość wzajemną i wiarę Wołam o Twój dom, ja wołam o Twój dom Panie Niech Twoja wola się stanie, Twój dom niech tu z mocą powstanie Jeżeli byśmy sobie otworzyli list do Efezjan, to nie będzie żadne nauczanie, bo jak mówię, mamy godzinę, nawet nie całą, jeszcze na przerwę to mogłem coś tam przedłużyć, ale obiad y, chcemy punktualnie się na nim znaleźć, więc ja nie będę teraz przedłużał. Y, to nie będzie żadne nauczanie, chcę Wam tylko zwrócić uwagę na jedną taką interesującą rzecz. Jak my często mówimy o pewnych rzeczach w Biblii, że są napisane, powołujemy się na nie, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. W liście do Efezjan w czwartym rozdziale jest mowa o jedności czego? Zobaczcie razem ze mną, czwarty rozdział od czwartego do szóstego wersetu. Słowo Boże, Paweł. Pisze do, do Efezjan y, następujące słowa. Ale to Duch Święty pisze do całego kościoła: mówi tak, jest jedno ciało i jeden duch. Jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Zwróćcie uwagę, jak jest mowa o całym kościele, jest od razu mowa o pojedynczym powołaniu każdej każdego z nas, które jest do zrealizowania w tym ciele. Ale idźmy dalej. Piąty werset. Jeden Pan, na to Wam szczególnie zwracam uwagę, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Szósty werset. A więc stwierdza fakt, słowo Boże, tych różnych jedności, ale w tym popatrzcie, mówi, że już jest jedna wiara. Tak? To. A propos czytania, które powinno nas zdumiewać, nie wiem czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę na to, jak później Paweł rozwija myśl, czym jest Kościół, po co jest Kościół, to, bo on w ten sposób zaczyna myśl na temat Kościoła: że jest jeden chrzest, jedna wiara, jeden pan. Okej, okay, ale teraz zauważcie, dalej w tym rozdziale on mówi, że Kościół istnieje. Po co? Trzynasty werset, aż. Dojdziemy dopiero wszyscy do jedności wiary. No to jest jedna wiara, czy jej nie ma? Oczywiście, że jest. Tak jak jest jeden Pan, jest jeden Ojciec, jedno pozdanie w duchu, jest jedno ciało. Tylko widzicie, ta, te jedności są jednościami w duchu. A potem jest kwestia, czy my w tych ciałach, w tych duszach, w tych sercach, w tych umysłach przemienionych albo nieprzemienionych, w których żyjemy, czy my żyjemy według tych jedności, które są oczywiste, czy nie? I teraz zwróćcie uwagę zaczyna się od tego, że z perspektywy Bożej jedność już istnieje istnieje też jedność wiary. Ale Kościół musi dojrzeć do praktycznego wyrazu tej wiary tu, w tym wymiarze, w którym my żyjemy, w tym doczesnym świecie, w, w tym ciele, które tu jest widoczne. Czy to ma sens to teraz, co mówię? Oczywiście my musimy zacząć od poznania, rozumiecie, bo, bo, bo bez niego niczego nie ma. Rozpoznawania sióstr i braci w Chrystusie. Oni mogą mieć inne poglądy. Oni mogą mieć inną praktykę swojej wiary, wręcz taką, że my ją możemy uznawać za kompletnie zwiedzioną, nawet w danym momencie. Ale pamiętaj, pierwsza rzecz, i dzisiaj nawet niech to będzie praktyka, ale pierwsza rzecz, której my teraz potrzebujemy w kościele, to jest przestać identyfikować się po mundurkach, po plakietkach, po wyznaniach wiary, pod którymi ktoś się podpisuje, ale wcale niczego nie wyznaje. Rozumiecie? Na, na dowolną stronę kościoła protestanckiego w Polsce, jak wejdziesz, tam będzie zawsze takie wyznanie wiary, które, w wiesz, wiecie, o co mi chodzi. W co wierzymy? Jest taka zakładka zazwyczaj. I jak sobie porównasz to, w co wierzymy, w dowolnych denominacjach, to rozumiesz, to wszyscy wierzą w to samo. Halleluja! Najczęściej dlatego tak jest, bo ludzie tak piszą te wyznania wiary, żeby czasem nie wejść od razu w konflikt z innymi chrześcijanami. Ale potem pójdziesz do tego konkretnego zboru i co się okazuje, że oni ci powiedzą, tam nie wolno chodzić, w to nie wolno wierzyć, tego nie wolno robić i tak dalej. Zasadniczo wszyscy są zwiedzeni, tylko my jesteśmy ok. Nie mogli tego od razu w zakładce napisać, że my wierzymy kompletnie inaczej niż cała reszta chrześcijaństwa. Tylko że nadal to są tylko słowa. Kapujecie, ludzie się często kłócą o słowa, kłócą o jakieś praktyki, które wynikają z tych słów i tak dalej. Ale najważniejsza dla mnie rzecz jest jaka. Czy ja ciebie rozpoznaję w duchu, jako siostrę czy jako brata? Czy ty mnie rozpoznajesz w duchu jako siostrę? Znaczy, jako siostrę to nie jako brata. <zysy> to prawda, nie ma Żyda ani Greka, nie ma mężczyzny ani kobiety. I ja myślę, że nam się czasem przydało, wiecie, żeby zrobić sobie takie naprawdę ekstremalne LGBTQ. Naprawdę. Naprawdę. Chrystus jako mężczyzna miał płeć, ale jest czas najwyższy, żebyśmy zaczęli postrzegać Jezusa jako mężczyznę, jako boży Logos, który nigdy nie miał płci, bo jest Bogiem, a Bóg jest duchem, więc nie ma płci. Więc na przykład byśmy wtedy szybko zobaczyli Jezusa w Księdze Przysłów, jako mądrość, która namieszała wody i wina, która przygotowała chleb, którym się mamy łamać. I ona tam ma na imię Zosia. To jest Jezus. Jeżeli my nie rozumiemy tego, że Bóg nie ma płci, to zaczynamy sobie tworzyć kompletnie fałszywe bożki, nawet z Jezusa. Rozumiecie o co mi chodzi? I teraz, ale wracam do tej podstawy potrzebujemy rozpoznać braci i siostry w Chrystusie. Nie tylko, wiecie, przez misterium, jak niektórzy, ja muszę to rozeznać w duchu, muszę mieć objawienie, to jest jedno. Ja mogę mieć przekonanie w duchu, że ty jesteś nowonarodzoną osobą, ale drugie Biblia nam podaje konkretny, konkretną recepturę, jak się poznaje osobę nowonarodzoną. To jest pierwszy list Jana. Po czym poznajesz osobę nowonarodzoną? Najpierw odróżniasz nowonarodzone osoby od na pewno nienowonarodzonych. Jeżeli masz do czynienia z kimś, kto zionie nienawiścią, nieważne do kogo, czy rozumiesz, czy do innych chrześcijan, czy do polityków, czy do kogokolwiek, to wiesz z całą pewnością, że to nie jest chrześcijanin, to nie jest nowonarodzona osoba. To jest pierwsze. I mnie to nie interesuje, że ktoś powie, że on się dwa razy ochrzcił, a potem u Torbena jeszcze trzeci raz poprawił, Rozumiecie, że już przeszedł rozmaite tam historie, wszyscy łowcy herezji go przesprawdzali i on już teraz dobrze wyznaje. Mnie to nie interesuje. Jeżeli w swoim życiu konkretnie nie wstydzi się tego, że jawnie mówi słowa nienawiści i dokonuje czynów nienawiści pod adresem innych ludzi, chrześcijanin tego nie może zrobić. Nowonarodzona osoba tego nie może zrobić. Otwórzmy sobie pierwszy list Jana. I oczywiście, że wiecie, więcej nauczania na ten temat było chociażby w ostatnim sezonie Tajemnego Planu, tak? Ale popatrzcie, Jan nie pozostawia żadnych wątpliwości w tej kwestii. To jest pierwszy list Jana, trzeci rozdział. Popatrzcie na przykład na taki fragment. To nie jest jedyny fragment tutaj, ale on nie pozostawia żadnych wątpliwości co do naszego rozeznawania. Ja uwierzyłem wtedy, potem byłem na takim nabożeństwie. Potem odmówiłem modlitwę grzesznika tu i tu, a tu jeszcze tamten i tamten mnie poprowadził. A potem byłem w grupie uczniostwa u tego, a potem coś. Rozumiesz, to czemu w takim razie zrobiłeś teraz to pod adresem tamtej osoby? Dlaczego? Co mnie obchodzi, ile modlitw przeszedłeś w swoim życiu? Zobacz, co mówi w 14, 15 wersecie Jan tego pierwszego listu trzeciego rozdziału. Mówi: My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. Dlaczego? No bo odmówiliśmy modlitwę grzesznika we właściwy sposób. Nie braliśmy udziału w krucjacie ewangelizacyjnej, wyszliśmy do przodu. Nie słuchałem tajemnego planu i dzięki Fabian, że... Rozumiesz? Nieważne, co się wydarzyło, co ty wskażesz jako przyczynę, po owocach ich poznacie ich. A owocem nowonarodzenia jest co? Że wreszcie możesz kochać. Dopiero, co przyszła tutaj do mnie siostra, która została wyrzucona z domu, y, dostała ultimatum, masz godzinę, wynoś się z tego domu. Nie wiem, czy to było w środku nocy, bo już nie dosłuchałem, ale y, nie dopytałem. Ale rozumiecie, i ona teraz tu przychodzi do mnie i mówi: ja ich dalej kocham. Rozumiem, że nie ma we mnie ani odrobiny, y, nie to, że rozumiem, co się stało, nie po prostu. Darzę ich miłością nadal, mimo że mnie wyrzucili z domu. To jest dokładnie, wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Żadna doktryna, jak ją przyjmiesz intelektualnie, cieleśnie ci tego nie da. Ludzie, którzy są ze świata, którzy są nienowonarodzeni, którzy żyją w mroku, nie mogą kochać, ponieważ miłość jest źródłem światła, a oni nie mają w sobie tego źródła. Są niezdolni do prawdziwego kochania, mogą udawać kochanie, mogą wchodzić w gierki miłosne, że niby są charytatywni, dobrze do innych nastawieni, ale zawsze widzisz, że to jest rozgrywka, w ramach której chcą coś pozyskać. I na rzecz, że chrześcijanie też tak robią, i dlatego Paweł na przykład mówi, żeby nasza miłość była nieobłudna, tak? Ale Jan tu nie wchodzi w niuanse. Mówi, My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Zwróćcie uwagę na to: kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. Wiecie, co to oznacza u Jana? To jest jasna, oczywista deklaracja, że to jest ktoś nie nowonarodzony. Ok? Żeby była jasność, piętnasty werset jeszcze dodaje: każdy, kto nienawidzi swojego brata, a więc ten brak miłości e, podkreśla jawną nienawiścią, słowem, czynem, czymkolwiek każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest mordercą. A wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego pozostającego w sobie. Czy to jest jasne? Nie ma życia wiecznego pozostającego w sobie. Nie ma dla Jana absolutnie żadnego znaczenia, jakie jest jego wyznanie wiary. Wiesz o co mi chodzi? Jakie jest jego. Byliśmy w Jerozolimie raz w życiu z moją żoną przez parę ładnych dni, i jedną z moich misji tam w Jerozolimie było sprawdzenie czegoś. Nie pamiętam teraz, jak zresztą się nazywał ten adwentysta, który tam. Ron Wyatt, właśnie. Słuchałem paru jego świadectw, nie będę teraz wchodził, ale wiecie o co mi idzie. On twierdzi, że znalazł y, y, właściwą kalwarię, miejsce schowania arki przymierza, itd. Tak tak w ogóle mi o to nie, nie chodziło, tylko. I szło mi o to, czy, jakby wiecie, inaczej spojrzę na pewne jego rewelacje, inna rzecz, że są rewelacjami bardzo biblijnie interesującymi i zgodnymi ze Słowem Bożym, ale dla mnie to było takie: czy to jest brat? Zwłaszcza, że wiecie, to był adwentysta z tych adwentystów, co do Biblii bardzo mocno dokładali jako ostatnią namaszczoną księgę Wielki Bój. Nie? Bo są też adwentyści, którzy są ewangeliczni, tu jeden był, się śmieje do mnie, okej, okay. ale no wiecie o co mi chodzi. <laughs> Zdradziłem Cię. <laughs> Tamten był taki ortodoksyjny, hardkorowy, gdy chodzi o ten adwentyzm swój. Przynajmniej wielu ludzi mi tak go przedstawiało: powiedziałem, to nie ma co w ogóle, bo to wiesz, bo to jest adwentysta. No ale co z tego? Ale czy to jest brat? No jak adwentysta, to jest jasne, że nie brat. Co? I teraz rozumiecie, byliśmy w Jerozolimie, ja tam szukałem tych miejsc, pewnych rzeczy, które od łajata tam się dowiedziałem itd. i tak dalej. I... Ale modliłem się wie panie, ale nie, nie, to mi, ty mi musisz coś powiedzieć na jego temat, bo to ja mogę to znaleźć. Tu nie wolno wejść, tu Ministerstwo Kultury i Historii Izraela zabrania wejść, tu jest pieczątka, tam niby nic nie ma, a widzę wyraźnie, że jest wejście, ale za kłódką, no dobra. Rozumiecie, napatoczył się nam, w cudzysłowie, muzułmanin, który zaoferował, y, 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 że będzie naszym taksówkarzem. Bardzo tanio, tylko że nie ma napisu taksówka, no ale to był Palestyńczyk, więc okej. Okay. Mieliśmy takie przekonanie, że to jest naprawdę uczciwy człowiek i potem się okazało, że jak na tych różnych, kto z was był tam, wiecie, w Jerozolimie, to wiecie, co się tam dzieje, że to jest uczciwy człowiek, nie? I raz gdzieś byliśmy, jeden dzień, drugi dzień, trzeciego dnia miałem tak konkretne namaszczenie, żeby go zapytać dokładnie w tym momencie. Rozumiecie, przypadkowy palestyńczyk wożący ludzi I zapytałem go, mówię, słuchaj, a nie znasz ty czasem Rona Wajata? Takiego kompletnie abstrakcyjnie człowieka i on mówi, że to, on, no znam go. Cała tak, no bo jeszcze z nami byli nasi przyjaciele, cała taksówka zamarła, że co tam się dzieje? I mówię, czekaj, ale jak to? Nie, mówię, bo on już od dawna nie żyje. Mówi, no tak, no nie, to ja wiem, ale jak umar, no ale jego żona jeszcze tu przyjeżdża, dzieci. wiesz te... opowiada mi masę rzeczy, które no nie mógłby wiedzieć, gdyby to było takie, wiecie, z Narona Łajata. I teraz zadałem mu pytanie, czy on, wiedział, czy on wie, co robił Łajat. Mówi no, nie, mówi, no nie wiem, no był tu taki chłop, taki siwy, tu coś, nie, nie, nie mam pojęcia, co on, co on robił. To był jakiś naukowiec, mówi czy ktoś. Wie, dobra, okej, okay, nie? Co mi możesz o nim powiedzieć? wy się poznaliście? I on mi powiedział, mówi, dla mnie jest bardzo trudno w tym środowisku, w tej kulturze, w tej religii, i tak dalej. Zawsze, że on jawnie powiedział, że się boi Allaha, i on nie wie, Czego ten Allah chce od niego? Czy będzie zbawiony? W, 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 mówi, że religia islamska mu w ogóle nie mówi, on kompletnie żyje przerażony, stara się jakoś w miarę dobrze żyć, żeby w miarę dobrze wypaść jak się spotka z Allahem. No nie? Kwintesencja całej tej religii. Ale mówi: "Naprawdę chcę być". Mówi: "No bo co? No, no przecież mnie chyba Allah nie przeklnie, jak się okaże, że byłem uczciwy." Mówi, dobra, to jeszcze o tym pogadamy, ale co z tym Ronem mojatem? I on mówi: "Posłuchaj, ja walczę o to i wiem, co to znaczy być uczciwym człowiekiem. A i tak nie spotkałem tak uczciwego człowieka, jak on. Rozumiecie? Muzułmanin daje mi świadectwo i, po, i następnie on tego nie nazwał miłością, ale jedną, drugą, trzecią historię opowiedział mi, krótko mówiąc o tym, jak doświadczył miłości od tego naszego brata. Wiecie, o co mi idzie? Teraz ja nie mówię, że pewne rewelacje Rona Uyata, że to jest prawda czy nie, nie podchwytujcie mnie za słowo, ale mogę wam powiedzieć... Guzik mnie to obchodzi, czy to był adwentysta dnia 7, 8, czy 16, czy to był z tych, czy z tamtych, i jaki miał stosunek do Ellen White. Dlatego, że był nowonarodzony, bo nie mógłby dać takiego świadectwa wobec muzułmanina, który był zupełnie obcym człowiekiem, żeby on go pamiętał przez lata. Wiecie o co mi chodzi? Gdyby nie był nowonarodzony, to jest niemożliwe. Ja sam e, poszedłem do zakonu e, jezuickiego, wróciłem. Będąc urodzony w rodzinie katolickiej, wróciłem do kościoła katolickiego i całą historię swoją przebyłem. Cały czas to powtarzam, będąc nowonarodzoną osobą. Ale w tamtym czasie tak zostało to poprowadzone, że ja nawet nie bardzo wiedziałem, że w ogóle istnieją jakieś inne kościoły. I owszem, przez 20 prawie lat żyłem w kościele katolickim z, naprawdę z takim rodzajem rozdwojenia jaźni w sobie. Po co jest to, a po co jest tamto? Czemu tu mam takie doświadczenie, a tam niby powinienem mieć lepsze, a nie mam żadnego? Wiecie, o co mi chodzi? W ramach liturgii czy tam jakichś modlitw takich sakramentalnych i tak dalej, a na osobistej modlitwie mam rzeczy, których tam nie mam. Okej, okay, to jest mnóstwo pytań, które miałem, ale nadal ja byłem tam wtedy nowonarodzony. Dzisiaj znam parę osób, które jeszcze są w organizacji Świadków Jehowy, dlatego, że jeszcze mają pozałatwiać pewne rzeczy i dlatego nie wychodzą, ale są, to są nowonarodzone osoby. Ale nie wiem, czy dzisiaj takich osób y, nie ma. Jak ty ich poznasz? Zapytasz się do jakiej należy organizacji? Jak poznajesz brata czy siostrę? Pytasz się, a skąd ty jesteś? A ja dzisiaj tu z jedną siostrą rozmawiałem spod Krakowa, tak samo jak my, tylko nie z kopanki. Y, y, zadałem pytanie takie protestanckie, właśnie. Wie siostra, a ty skąd jesteś? Nie? A ona mówi z Libertowa. A ja się spodziewałem, że powie, nie wiem, od, od baptystów albo. No, wiecie o co mi chodzi? Że coś takiego religijnego mi powie, no nie? A tu genialna odpowiedź, że zlibertowa jest, no nie. No, to jest właściwa odpowiedź. Skąd ty jesteś? Cała reszta, czas najwyższy, żebyśmy przestali brać za dobrą monetę to, że ktoś nam się przedstawi i powie, że on od 20 lat jest w jakimś zboże kimś tam. Ale co, rozumiesz, co mnie to obchodzi? Co mnie to obchodzi? Zobaczcie, jak my się czasem. Ja, znaczy ja już tego mam nadzieję, że nie robię, jeżeli to nieświadomie, ale jak czasem się zdarza nam wsłuchać w jakieś nabijania się z kościoła katolickiego. Ostatnio, nie wiem do końca, co się to tam wydarzyło, ale jakiś ksiądz, ponoć, ponoć, nie wiem, ponoć zabił jakiegoś. Yy, Diakona, a potem sam się zabił. Nie wiem do końca o co chodzi, nie jestem z policji, nic mnie to nie interesuje, ale historii na ten temat już było, wiecie o co chodzi, nie? Mnóstwo. A on tu spowiadał ludzi, a ten innych prowadził, a ten prowadził y, jakieś tam grupy i ludzie za nimi szli. A tu popatrz, przecież to wiadomo, no jak jeden drugiego zabił, no to wiadomo, że nie nowonarodzony. Ale my. I teraz nie chodzi mi o to, rozumiesz, ty możesz być w ultrakonserwatywnej grupie baptystów z, z południa Ameryki. Bądź. Nie wiem po co, ale okej. Okay. Nie? I możesz tolerować hasła, że Bóg nienawidzi pedałów. Przepraszam, cytat dosłowny z doktryny tego kościoła, czy części tych kościołów. Dok Przepraszam za określenie, to jest dokładnie to. God hates fagots. Chyba takie hasła, z takimi plakatami stali. Możesz być z ultraliberalnego kościoła zielonoświątkowego, który już tak się zliberalnił, że nawet nie wierzy w charyzmaty zielonoświątkowe. Możesz być, rozumiesz, możesz być, z grupy domowej, która jest z kościoła domowego, który jest przekonany, że się uwolnił spod struktur i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Rozumiesz, jedno podstawowe pytanie brzmi: czy jesteś tam pod władzą człowieka? To jest pierwsze. Jakiegokolwiek rodzaju czy też jesteś tam, wiedząc, że wszyscy razem, tylko i wyłącznie razem, mamy władzę, którą reprezentujemy, a nie mamy, mamy ją do reprezentowania, jest to władza Jezusa. To jest władza związywania i rozwiązywania, gdzie się dwie albo trzy osoby zgodzą na modlitwie, ale nie z jednym, który wszystkim każe się zgadzać, tylko ze sobą nawzajem. To jest, więc to jest jedno. I drugie, czy inne osoby, które są razem z tobą w tej społeczności, w wspólnocie, cokolwiek to nie jest, są przez Ciebie rozpoznane w duchu, czy też z automatu uważasz, że to są bracia i siostry, no bo są przecież w tej samej grupie, co ty. A ta grupa przecież wiadomo, że jest narodowo odkupieńcza, jedynozbawczo usprawiedliwiająca. Przecież wiadomo, bo inaczej, co byś tam robiła? Czy co byś tam robił, tak? W tej grupie. Przecież masz dobry wybór. Ja takich dobrych wyborów podejmowałem mnóstwo, nawet jak tajemny plan istniał, co i róż przeze mnie i tylko i wyłącznie przeze mnie, to jest tylko i wyłącznie moja odpowiedzialność, wchodziliśmy w kolejne pomysły, które miały wreszcie pokazać ludziom nowy kościół, które kończyły się dokładnie starym kościołem, włącznie z ostatnim projektem, mam wrażenie, mam nadzieję, że to już ostatni z tego rodzaju błędów, w którym była diakonia, mówię to oficjalnie i wprost, że nam się to rozlazło. Diakonia miała być służbą i demonstrować Kościół jako służbę, bo wróćmy sobie do listu do Efezjan. Jak sobie go z, razem ze mną z powrotem otworzycie, zauważcie, jak de, definiuje sobie tam, jak rozwija te definicje. E, Paweł mówi: W duchu wszystko mamy, ale potem to się musi ucieleśnić w naszych codziennych postawach. Tak? Mamy jedność wiary daną, ale czy my między sobą żyjemy tą jednością wiary, czy my ją praktykujemy? Mamy jednego pana, ale czy my w jedności wiary służymy tylko i wyłącznie temu panu? Czy też twierdząc, że jemu służymy, służymy ludziom, ideom, konceptom politycznym, teologicznym itd. itd.? W każdym razie, po co istnieje Kościół? Zobaczcie. Włącznie nawet z ludźmi, którzy mają te potężne namaszczenia w Biblii, którymi jest namaszczenie apostolskie, prorocze czy nauczycielskie, tak? Po co istnieje Kościół? Jaki jest jego cel istnienia tu na ziemi? Bo, bo w wieczności jest inny. W wieczności to jest, to jest radosne, szczęśliwe, pełne wesela, przebywanie jednej zbiorczej osoby, nowej Ewy w małżeństwie, z jedną osobą, którą jest Chrystus. Amen? To jest wieczność. Ale tu na Ziemi, my mamy w ciele tejże osoby, której przeznaczeniem jest być małżonką Chrystusa, my mamy, jako cząstki tej osoby, odpowiedzialność za co? Z, za zdrowie tego ciała. Tak? I dlatego. A, a ta odpowiedzialność zawsze wyraża się tylko jednym miłością, a miłość w Biblii oznacza służbę, służenie innym. Więc po co istnieje Kościół na ziemi? Po to, żeby organizować spotkania, nawet takie jak to? Nie. Żeby regularne, nieregularne, codzienne, raz na miesiąc spotkania, rekolekcje, imprezy, eventy, konferencje. Nie. Kościół istnieje, zobaczcie czwarty rozdział listu do Efezjan, dwunasty werset. Dla przysposobienia świętych. Do czego? Do czego święci mają być przysposobieni? Nie do tego, żeby być świętymi, bo już są święci. Ja nigdy rozumiecie, nie, nie jestem w stanie niczego w moim życiu zrobić, żeby się stać świętym. Ja jestem święty tylko dlatego, że Pan postanowił podzielić się ze mną swoją świętością za darmo. Amen? Tyle! Więc jesteśmy już święci. To do czego mamy być przysposobieni? Do dzieła posługiwania. Każdy święty, każda święta nie jest gotowy, dlatego mamy nowe serce, mamy nowego ducha. Ale rozumiesz, my potrzebujemy odnowienia umysłu, także, aby był umysłem Chrystusowym i w całej naszej życiowej postawie, abyśmy byli sługami, tak jak On był. To nie jest darem łaski. To jest w naszej gestii, to jest nasza odpowiedzialność, abyśmy my w tym się trenowali, rozwijali, w to się angażowali, w co? W usługiwanie innym. Teraz kochani, rozwalamy jedną bardzo istotną rzecz. Jak? Czy my wszyscy mamy być apostołami, prorokami, nauczycielami, ewangelistami lub pasterzami? Bóg! Który jest tak kreatywny, naprawdę chce mieć tylko pięć kategorii ludzi, jak w nieudanym biznesie? Naprawdę? Inna rzecz, że nawet jak spojrzymy na tych, rozumiecie, tych pięć kategorii, ale jak pamiętacie nauczanie ci, co pamiętają stajemnego planu o tym, że nie ma w Biblii pięciorakiej służby, jest to najwyżej trojaka. Tak? Ale to nie będę teraz w to wchodził. Nawet jak popatrzymy na apostołów, na te, tych pięć kategorii ludzi wymienionych w jedenastym wersecie, tak zwaną pięcioraką służbę. To, to są wyjątkowe powołania do czego? Do usługiwania do wewnątrz Kościoła, których to, którego, celem te, którego to celem tego usługiwania jest, jest co? Obudzenie świętych do robienia wszystkich innych rzeczy. Rozumiecie? Tu dzisiaj na przykład na tej sali e, Mateusz. Mateusz. I ty, tu jest wielu Mateuszów, ale ty wiesz, do kogo ja mówię teraz, no nie? Od razu cię zauważyłem. Mateusz, możesz wstać? Widzicie, on wie do. do, do... <laughs> I dobra, żeby, żebym ja wiedział, że rzeczywiście ty wiesz. Mam słowo dla ciebie. Teraz mówię o tym, to są dosłownie, nawet nie miesiące, Mateusz. To są tygodnie i dni, w których kiedy wreszcie wejdziesz w to, co od lat stanowi nurt pragnień twojego serca, nie jedno pragnienie. Ok? I po drugie, odrzesz je wreszcie z religijności. Zobaczysz, jak Pan ci otwiera wszystkie drzwi. I zrealizujesz te rzeczy, o których ci się wydawało, że są skomplikowane, złożone, nie wiadomo ile zasobów wymagające, zobaczysz, że je zrealizujesz jeszcze do końca tego roku. Przynajmniej pierwsze, pierwsze drugie pragnienie konkretne, konkretne wydarzenia, których my wszyscy być może będziemy niedługo świadkami. Wielkie rzeczy. Nie tylko artystyczne, ale także artystyczne. Nie? Kiedy, kiedy, ale to jest, to jest dokładnie. Mateusz, nie wiem dlaczego ciebie mi akurat. Po, to, to, ciebie pan mi pokazał, ale no po prostu. To jest dokładnie to. Jedna, jed, jeden, jedyny warunek. Zrób to, czego chcesz w sercu, bo to jest to, czego pan chce, i nie zastanawia się, czego chce kościół, który się przedstawia dla tobie jako kościół. Rozumiesz? Jeżeli przyjdzie do ciebie jakiś kościół i powie, że flirtujesz ze światem. Czy coś, to po jakimś czasie ty przyjdziesz do nich i powiesz, że przyprowadziłeś z tego świata setki nawróconych, a oni są kościołem, który istnieje latami i od lat nie jest w stanie pochwalić się nawet dziesiątką nawróconych uczciwie. A o reszcie to sobie możemy pogadać prywatnie, bo to jest, to miałem publicznie teraz powiedzieć. Dobrze, wracam tutaj, ale to jest dokładnie, to jest dokładnie to. To jest dokładnie to. Jakie, jakie, Rozmawiałem w Warszawie, byliśmy teraz w Warszawie wczoraj... Teraz. Jedyn, jedy, jeden, jedyny wyjazd, nie za granicę, jaki mieliśmy ostatnio. Znaczy, co, 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 co prawda powiedziałem, że jeden, jedyny wyjazd, nie za granicę ktoś mnie zapytał, gdzie byliśmy, w Warszawie. co jak nie za granicę? To wiadomo, że, że jest Polska i jest Warszawa, czyli za granicę. To jest... Więc byliśmy w Warszawie, przyszła jedna siostra, tu wczoraj też mi jedna siostra świadczyła o tym, ja tylko mówiłem o Kościele, nic więcej, mówiłem tylko o Kościele jeszcze tam pewne siły bardzo chciały, żebym nie mówił tak, jak miałem przekonanie, żeby mówić, co to jest Kościół, a co to nie jest. I wczoraj jedna siostra do mnie przyszła i powiedziała, Fabian, dzięki. Cały czas miałam fizycznie wręcz potrzebę, żeby zacząć wymiotować, ale to było, rozumiecie, nie było żadnej modlitwy, uwolnienia niczego, to było uwalnianie od ducha religii, jak ona nagle zobaczyła. Dla mnie... Zobaczyła, w co w w została wmanipulowana. Dla mnie to było tylko jedno, czy dotrzemy do jednego miejsca. Nie? Yy, I pytam ją, czy odeszłaś ze zboru? I ona mówi nie. Amen. Jestem tam, żeby dalej ich kochać, mimo że to są ludzie, którzy mnie wmanipulowali w rozmaite historie. Po tym wiesz, że masz prawdziwie nowonarodzoną osobę, uwolnioną naprawdę. Nie tylko żyjącą swoim zranieniem, ale uzdrowioną, uzdrowioną z tego zranienia. Ona mówi: Ja wiem, co ten ma w głowie, co ma pastor, co ma zbór, co ma coś. Mówi, ale to jest moja odpowiedzialność, że się dałam zrobić w konia. Jedna z pierwszych rzeczy w momencie, kiedy zostałam uzdrowiona, uwolniona, mam do nich miłość, wróciła co moja pierwsza świeżość w relacji z siostrami tu kiwa. Głową nie będę pokazywać, ale kiwa głową, była gotowa nawet wyjść, tylko się boi występować publicznie jeszcze. Z tego nie została uwolniona, ale to powoli. no nie? I ona mówi: Wróciła moja pierwsza miłość, relacja z Bogiem. Mówi, tak jest? Zaczęłam z powrotem do Niego mówić, i od razu go słyszę. Mówi: Co zrobiło coś, co mi się przedstawiło jako kościół? Zatkało mi uszy i mówiło: My Ci mówimy głosem Boga do Ciebie. A ta mówi: Bach, jestem dalej z nimi, ale już nie robię pewnych rzeczy, nie praktykuję różnych dziesięciń, różnych innych historii. Nie. I co się okazuje? Jakiś czas temu pastorzy do mnie przychodzili Puh. różni i mi mówili, Fabian, ty złodzieju, wyprowadzasz ludzi z kościołów. Ale wyobrażacie sobie, że od jakichś dwóch lat przychodzą do mnie pastorzy i mówią, Fabian, czy mógłbyś wyprowadzić swoich ludzi ode mnie z kościoła. Autentycznie. Ja mówię, ale ja nie mam. Jakich ja mam ludzi u Ciebie? Mówi, no po prostu tajemniczanie są. Mówi gościu. Ty mi dwa lata temu mówiłeś, trzy lata temu jeden, mi, mówiłeś mi, że ja ci wyprowadzam ludzi z kościoła. Mówi, bo ja myślałem, że wyjdą. To byś był złodziej. Ale oni zostali. No to chyba super. Mówi, no ale to jest gorzej, jakby wyszli. Mówi, teraz im się nic nie podoba i sieją ferment i ludzie mówią, no w sumie to oni mają rację. Lepiej Biblię znają jak pastor. Mówi, weź ich stąd, weź ich z tego, weź ich se. Pff, teraz? Se ich trzymaj. Albo oni ciebie niech trzymają. Gdzie jest Twój kościół? To jest moje pytanie. Kim Ty jesteś w kościele? Rozumiesz, kim Ty jesteś w kościele? Gdzie się odzywa głos, który Ci mówi? Jest, I teraz, jak ja mówię, rozumiesz, mamy być przysposobieni do, usługiwa, do służby. To dzieło posługiwania to jest po prostu diakonia, czyli służenie innym. Ale teraz. No właśnie, w tej Warszawie inna siostra do mnie przyszła i mówi, że ona ma talent i tak dalej, rozumiecie, i mi opowiada z jeszcze dwoma tam, czy trzema tam jakimiś braćmi z jakiejś społeczności i ona teraz mówi, że ona jest przekonana, że ma usługiwać. Rozumiecie, miałem wtedy, nie miałem wtedy jakichś bardzo pro, tam Tymek, parę, Piotr mieli tam prorocze wtedy Poznania, ale przy niej miałem tylko jedną rzecz, rozumiecie, jak piorun z jasnego nieba mówię do niej, siostro, ale ty wiesz, że ty nie musisz śpiewać w kościele, Tak? Znacie, i ona nagle patrzy na mnie i mówi, ale to ma być moja służba. Mówię, no właśnie, ty masz służyć Panu, a nie ludziom. Rozumiesz, jeżeli Pan ci mówi, śpiewaj ludziom, których zachwyci Twój głos, to im śpiewaj. Komponuj dla nich piosenki. Komp komponuj dla nich, rozumiesz? I pokaż im, że wierząca osoba nie musi w kółko tylko kręcić kolejnego The Chosen. Z całym szacunkiem do The Chosen, tak? Jest wszystko ok. Tylko chodzi mi o to, że my nie musimy w kółko kręcić filmów o Jezusku. Rozumiecie, o co mi idzie? W kółko śpiewać piosenek, żeby zaznaczyć, że jesteśmy chrześcijanami, że, że Haleluja. To musi być tylko i wyłącznie muzyka uwielbieniowa. Twój talent, rozumiesz, twoje osobiste powołanie, może być wyjściem. Do ludzi w kościele, ale którzy nie potrzebują od ciebie kościółkowej usługi. Czy to jest jasne, co ja mówię? Co to jest? Co to jest? Ale być może, że ty masz wyjść kompletnie na zewnątrz, poza, rozumiesz, grupę kościelną i powie powiedzieć tej grupie, że potrzebujesz wsparcia w tym, co robisz. A co robisz? Właśnie to jest pytanie: co, co robisz? Mamy jednego brata w Krakowie, nie pytałem go o pozwolenie, żeby o tym powiedzieć. Ale ja wiem, żeby mi dał. <laughs> Poza tym zrobił to publicznie. Nie? Nigdy nie mógł, nawet jak się nawrócił, ochrzcił i tak dalej, nie mógł wytrzymać, nie mógł chodzić regularnie na żadne nabożeństwa. Nawet jak myśmy robili spotkania co sobotę, to też nie przychodził, bo o niego to zawsze nudziło. Tancerz, choreograf, genialny. Mario. Nie? Ale jak rozumiecie, jak się, jak się zaczęła. Jak się zaczęła, w najgorszym swoim stadium pandemia, jak szalała. Kraków, no bo szalała. Pamiętacie, że to szalało. Szalała ten postanowił, ponieważ jest genialnym choreografem, zrobić dla jakiejś grupy odważnych ludzi. Większość z nich w ogóle nie wierzą, jeżeli nie wszyscy nie wierzący, zrobić z kompletnymi amatorami spektakl. Teatralny, taneczny, baletowy. Kto z was był na tym spektaklu, u, u Maria? Te dwie osoby tylko były? Okej. Okay. Cieszę się, znaczy, że mało ludzi z Krakowa jest. <laughs> ale rozumiecie, to jest to. Jak się ludzie o tym dowiedzieli, zaczęli tam ściągać, że chłop tutaj uczy ludzi, jak się tańczy, baletmistrz, tak, że, że się zawiązuje jakaś, jakaś relacja. Tam się pojawił chłop, który w ogóle pizzerię mu prawie, że to wszystko, rozumiecie, miał pizzerię, ale ona tam zaczęła, sieć pizzerii nawet. Okazało się, że mają jedzenie, bo on przywoził pizzę im tam. Tam, rozumiecie, tam się zaczęły dziać rzeczy. W pewnym momencie, jak jedna druga osoba go zapytała, kim on jest, to, rozumiecie, że on wtedy mógł powiedzieć, ale nie musiał się narzucać ze swoją dobrą nowiną. Robił to, co miał robić, i nagle ludzie mówią: Czekaj, czyli można być chrześcijaninem i, i robić takie rzeczy? W którym, mom, w którym miejscu się dzisiaj znajduje chrześcijaństwo, że my musimy słyszeć takie pytania? Wiecie o, wiecie o co mi chodzi? Bycie chrześcijaninem oznacza co? Noszenie krzyżyka, chodzenie w niedzielę do kościoła, czytanie Biblii. Ej, no pomyśl sobie, że nie jesteś chrześcijanin. Czy to nie jest jakaś ekstremalna do wyżygania nuda? Teraz niektórzy nie krzyczą, dlatego, że to jest dokładnie wszystko, co robią no, teraz w ramach swojego chrześcijaństwa. Ale jeszcze raz, ja nie mówię tego po to, siostro bracie, żeby cię oskarżyć, czy potępić, nic takiego, tylko żeby cię obudzić. Rozumiesz? Popatrz na ludzi w Biblii. Nawet jeżeli usługiwali kościołowi, to to robili z ekstremalną pasją, z ekstremalną pasją. Pamiętacie kobietę, którą w pewnym momencie Piotr wskrzesił? Dorcas? To jest jeden z przykładów, bo się mówi, Gdzie foi, ty to widzisz w Biblii wszędzie, tylko zacznij czytać Biblię. Rozumiecie? Tam mnóstwo ludzi umarło wtedy w tamtym czasie. Czemu cały kościół przychodzi do Piotra i mówią: Dobra, żyli, umarli, co zrobić, ale tą nam musisz wskrzesić. Dlaczego? No bo Baba miała usługę jak, jak mało. Jaką ona miała usługę? Apostołką była? Wskrzeszała? No nie, bo sama umarła. Uzdrawiała? No nie, bo sama umarła. Co robiła? Nauczała? Głosiła Ewangelię? Nawracała? Nie! Szyła genialne kiecki dla wszystkich sióstr tam w kościele i dla wszystkich okolicznych kościołów. I te dziewczyny, nie było je stać na te kiecki, a były ubrane tak, że wszyscy im zazdrościli. Kiecki, płaszcze, wszelkiego rodzaju ubrania i jestem przekonany, że te kobiety wtedy, rozumiecie, były nagabywane przez inne kobiety, co jest grane, przecież się na to nie stać. No ale ja żyję, wiesz, w takiej sekcie, że tam się takie rzeczy za friko robi. Co ty gadasz w ogóle? Tak się chrześcijaństwo wtedy rozprzestrzeniało. Rozumiecie? Hasło, które w kółko było powtarzane nawet w Imperium Rzymskim. Popatrzcie, jak oni się miłują. Z pytaniem, ale dlaczego? Jak to? No właśnie. W liście do Diokleta jest takie starożytne pismo, nie będziemy dzisiaj tego absolutnie czytać, ale wam polecam. To jest, to jest starożytne pismo, nie biblijne, oczywiście, ale pismo, w którym jakiś nasz brat, bezimienny, Pisze do niewierzącej osoby, żeby jej wytłumaczyć, co to jest chrześcijaństwo. Rozumiecie? I, i skonfrontujmy tą historię z, z tym, co się tam dzieje. Nie? Z, z tym, co się dzieje w kościele. Skonfrontujmy. I czy, czy, czy masz tam przedstawione nabożeństwa niedzielne? Czy masz tam przedstawione struktury, nadzory, władze, odpowiedzialności, programy ewangelizacyjne? Czy masz cokolwiek tam takiego przedstawionego? Nie. Masz świadka bezimiennego, który mówi, że 50, może 100 lat po Jezusie najdalej, co się dzieje? Chrześcijanie są niewidzialni. Nie mają żadnych innych ubrań, nie mają żadnych innych ekstra zwyczajów, nie mają żad... nawet jak się spotykają, to także ludzie nie wiedzą, gdzie ich zlokalizować. Rozumiesz? A jednak oni wtedy przemieniali świat. A jednak oni wtedy wywrócili do góry nogami. Pawła w dziejach apostolskich ktoś tam oskarża, że to jest człowiek, który wywrócił do góry nogami cały świat, że, że, że zorganizował wszechświatową rewolucję. Może dlatego ona była możliwa, że się wtedy Kościół nie zajmował tym wszystkim, czym się dzisiaj zajmuje, żeby wyglądać jak Kościół. Kochani, najnowsze wieści z Chin, o których wiecie, że często mówimy, ja bardzo cenię Watchmana Ni, mamy kontakt z tamtym Kościołem, tyle, że mnóstwo historii, jakie stamtąd opowiadaliśmy, opowiadamy nawet ta dzisiaj moja, o tej jednej siostrze ewangelistce, to są historie sprzed 30-40 lat. Po 90 roku również w Chinach, wiecie, że doszło do pewnych przełomów, ten pseudokapitalizm, ichniejszy się pojawił, trochę wolności, przynajmniej w dużych miastach, i tak dalej, W tej chwili od paru miesięcy w Chinach zaczęło się nowe prześladowanie. Chrześcijaństwa, stricte. Chrześcijaństwo biblijne jest wycelowane przez władzę i jest niszczone programowo. I co się okazuje? Ostatnich 30 lat dobrobytu dla chrześcijan, w sensie wolności pewnej wyznań, co spowodowało, że ten kościół, zamiast skorzystać z okazji i ze 100 milionów rozrosnąć się do pół miliarda, dzisiaj płacze. Ponieważ mają pobudowane kaplice, które im burzą, ponieważ mają sale spotkań, do których wkraczają milicjanci, aresztują chrześcijan, niektórych nawet na miejscu zabijają, rozwalają krzyże i oni płaczą. Dzieje się krzywda Kościołowi. Dopiero co rozmawiałem z Tymkiem, a on rozmawiał z kimś. Z Chin i mówi: Mamy poważny problem. Nie da się dzisiaj w Chinach spotkać w grupie większej niż 10 osób. 20 max, ale ona natychmiast będzie rozpoznana, co jest grane, co się tutaj dzieje. Więc ludzie nie mogą się spotkać w grupie 30 osobowej. Zbory w tradycyjnym sensie, które się pojawiły w Chinach przez ostatnie 30 lat, no bo coraz więcej ludzi z Zachodu mogło przyjeżdżać, wiecie, żeby się dzielić swoimi dojrzałymi koncepcjami chrześcijaństwa. Czym się to skończyło? Że teraz, w momencie, kiedy nagle oni są prześladowani i spotykają się w grupkach pięcioosobowych, dziesięcioosobowych. Jeden z braci się z nami dzieli i mówi, mamy poważny problem. Nie mamy odpowiednio dużej liczby dojrzałych chrześcijan, żeby prowadzić te małe grupy? Tymek do mnie przychodzi, zaczynamy gadać. I Tymek mówi, mamy mają problem, módlmy się. I mówię, tymek. Co to jest w ogóle za wypowiedź? Kogo więc oni konkretnie nie mają? Nie mają pastorów, żeby nadal kontrolować ludzi, którzy się rozbili na pięcioosobowe grupki. Rozumiecie o co mi chodzi? Teraz nie chodzi mi o to, że mam coś przeciwko pastorom. Tylko no wiecie, o co mi idzie, tak? Chodzi o ludzi nadal kontrolujących tych innych, którzy są uznani za niedojrzałych. Kto z Was został uznany za dojrzałego, w którym momencie? Kto z was miał bierzmowanie, konfirmację, nie, nie wiem, barmitwę albo coś takiego u siebie. Już jesteście dojrzali? Czy. Mamy przykład doskonały w Biblii Filipa, który nawrócił kompletnie niedojrzałego chłopa, Etiopa. Pamiętacie? Czytał Izajasza i nie wiedział co czyta. I ten przybieg i mówi: "Wiesz co czytasz?" Mówi no właśnie nie wiem. No jest niedojrzały? No jest. Mógłbyś mi wytłumaczyć, proszę bardzo. Wytłumaczył mu. Jezus uwierzył w sercu, wyznał Syna Bożego, ochrzcił go tam w jakiejś wodzie, jak Biblia mówi. Zgadza się? Przed chwilą był niedojrzały, teraz jest nowonarodzony i ochrzczony. I co? Jakiego mu zapewnił na jego podróż opiekuna duchowego, temu niedojrzałemu chrześcijaninowi Duch Święty? Zwłaszcza, że wiecie, z całą swoją niedojrzałością ma duże wpływy, tak? Bo był wysłańcem poważnej władczyni etiopskiej, przyjedzie do Etiopii i założy jakąś sektę. Więc jestem przekonany, że Filip sobie pomyślał, okej, okay, no muszę z nim jechać do Etiopii i dokładnie zanim dokończył tę myśl, Duch Święty go wywalił w zupełnie inne miejsce, żeby czasem nawet tej myśli nie dokończył. Czy, ma, czy my mamy sobie nie usługiwać wewnątrz w Kościele nauczaniem, prorokowaniem, innymi rzeczami? Oczywiście, że mamy sobie usługiwać, tak? Ale nie po to, żeby sobą rządzić, ale po to, żeby innych podnosić wyżej niż siebie. Rozumiecie? Ja dzisiaj za chwilę skończę, bo za chwilę jest obiad. Potem będziemy mieli te wprowadzenia jeszcze, jeszcze do, do tych naszych spotkań następnych. Ale to, co Ci dzisiaj chcę powiedzieć, siostro, bracie, to, że moim marzeniem, moim pragnieniem na to spotkanie jest, żeby podnieść kościół ludzi, którzy będą tak wspaniali w służbie, w miłości wzajemnej, w tym, co będą robić, niezależnie nie w budowaniu kościółkowości, ale w usługiwaniu, rozumiecie, którzy wejdą jak przecinaki w świat i będą świecić tam, gdzie im zabraniają świecić. Kto ci zabroni świecić? Rozumiecie? Żeby świat zaczął patrzeć na nas, a nie na tego, czy tamtego konkretnego człowieka i żeby stwierdził wow, co się tu dzieje. Kim są ci ludzie? Bezimienna armia. Oto kim są ci ludzie. Teraz wierzę, że tak funkcjonujący kościół potrzebuje spotkań różnego rodzaju, ale po co? Żeby się wymienić informacjami, żeby się wymienić usługą, żeby się wymienić kontaktami. Więc póki mamy jeszcze wolność i możliwość gromadzenia się, tak jak tutaj się teraz gromadzimy, bo pamiętajcie, nie wiemy, co przyjdzie ze wschodu, nie wiemy, co nadciągnie z zachodu. Nie wiemy, ile jeszcze i jak długo mamy jakiej wolności. Czy słyszycie, co mówię? Więc potrzebujemy my wiedzieć, że nawet jak wszystko upadnie. Wiecie, ja mam teraz podałem przykład sąsiadów, ale mamy jeszcze parę innych relacji. Mamy takie relacje z niektórymi chrześcijanami, tak dobrze się znamy, że możemy rozmawiać o Panu Jezusie i o Biblii w ogóle nie posługując się tymi słowami. Nie wiem, czy rozumiecie. Tylko posługując się słowami zastępczymi, jakby, jakby nam Bóg powoli zaczął tworzyć szyfr. Wszyscy wiedzą o co biega, jak się spotkać, co, co będzie celem spotkania, czy będziemy się modlić stawienniczo, czy będziemy głosić Ewangelię, czy jeszcze coś, ale możemy to wszystko powiedzieć w ogóle innymi słowami. Normalnie, po ludzku, wiecie, jak profesjonalni konspiratorzy za czasów Hitlera. Nie? Trzy przepiórki ubite, yy, będziemy pojutrze nieopodal kurnika, ucheńka, no nie, żeby bić dalej hitlerowcy pojadą do Henka, szukasz nielegalnych handlarzy mięsem przepiórczym, a my w tym czasie głosimy na rynku w Krakowie, bach, nawraca się tysiąc ludzi, znikamy. Skończę, bo miałem parę projektów wam przedstawić, ale w duchu mi się wydaje istotniejsze, żebyście, żeby, żebyśmy mieli coraz, wię, coraz wię, większe, wiecie, przekonanie w sobie, co się to w ogóle dzieje, nie? Niech budzi się Kościół ale do pobudki Kościoła ty potrzebujesz być obudzona. Ty potrzebujesz być obudzony. Rozumiesz? Jak zaczniesz żyć tym, czego Pan od ciebie chce, to otworzą ci się oczy na ludzi, których Pan ci już z dawien dawna dał i przygotował, żeby z nimi współpracować. Żeby z nimi funkcjonować. Po prostu. I oni być może dzisiaj to jest twoje spotkanie z nimi. Więc proszę cię, siostro, bracie, otwórz oczy. E Dziś miało się odbyć spotkanie inne, ale trzeba dokładnie te fundamenty założyć, więc jeszcze przez pół dnia ja gadałem i zaraz skończę, ale następne właściwe spotkanie, takie jakie dzisiaj miało się odbyć, ale to było niemożliwe, odbędzie się 23 września. Od razu wam mówię, jak ono będzie wyglądać. Nie zapisujcie że 23 września i tak dalej, nie, zapisujcie sobie to, co teraz powiem. Bo to jest to jest moje marzenie od zawsze, które dzielę z wieloma innymi ludźmi w ciele Chrystusa. Wiem, że w ten sposób będzie to wyglądać na całym świecie. Jeżeli gdzieś chrześcijanie będą się mogli spotykać, to w taki sposób. Pamiętam, jak próbowałem to powiedzieć podczas ostatniego razu, kiedy w Legnicy jeszcze coś mówiłem ze sceny, podczas follow-upu. No i Duch Święty mnie poprowadził gdzie indziej, ale przysłał mi tam chłopaczka, który był w ochronie. Yy, nikt tam nie chciał go słuchać. Powiedział mi swoje proroctwo, mówię mu człowieku: Właśnie na scenę, to jest mój czas, ja mogę wpuścić kogo chcę, właśnie na scenę i powiedz. I on tam wlazł i powiedział, że to już jest koniec takich chrześcijańskich spotkań, chrześcijańskich konferencji. Ktoś mu tam niedawno zarzucał, że no i co, no i dalej są takie konferencje. Jasne, różne głupie rzeczy mogą ludzie dalej robić. On to wtedy powiedział: Ja się z tym zgadzam, to już jest koniec takich spotkań. Dlaczego? Bo się pojawia nowy rodzaj spotkań. Spotkań. Które będą naszymi spotkaniami ze sobą nawzajem. 23 września widzimy się. Po co? Po to, żeby czy będzie scena, czy nie będzie, to może być, wiecie, to może być stodoła, to może być, nieważne co, tak? Żeby tam usługiwali ci wszyscy ludzie, którzy do 23 września przyjdą z pomysłami, z tym, co właśnie teraz robią i powiedzą, chcielibyśmy Kościołowi usłużyć w taki czy inny sposób. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli będzie usługa, to ja was teraz proszę przez te najbliższe miesiące, tygodnie, miesiące, jeżeli macie grupę, dwie, trzy osoby, modlicie się o chorych, ok, macie, Pan wam daje potwierdzenie, że to jest to, co macie robić, macie grupę proroczą, prorokujecie nad ludźmi i tak dalej, to wiecie, dajcie się zweryfikować Kościołowi, nie mnie, powiedzcie mi, co robicie, czy ludziom stajemnego planu? Zjedźmy się wtedy w jedno miejsce, niech przyjedzie cała reszta kościoła, i wtedy rozumiecie, mnie to nie interesuje, że przyjedzie sławny prorok, i wtedy przyjdą wszyscy na tego proroka. Mnie to nie interesuje już więcej dlaczego, bo Pan rozdaje w Kościele swobodnie swoje dary. Jest czas najwyższy, żeby się podnieśli prorocy, którzy będą bezimienni, którzy nie zrobią biznesu na tym, że prorokują. Niech tu wyjdzie grupka dwóch starszych pań, trzech kompletnych młodziaków, którzy dopiero co zdali maturę. Nie interesuje mnie, rozumiecie, ale niech oni wyjdą i niech usłużą kościołowi. Niech kościół zobaczy, ty patrz, da się. Mówię teraz o prorokowaniu, mówię o uzdrawianiu, ale to mogą być jakiekolwiek inne rzeczy. Jeżeli chcecie usłużyć kościołowi, dla mnie to jest część tego marzenia. Gromadzimy się i to nie jest konferencja. Rozumiecie? Tylko tak jak teraz mieliśmy plan, wtedy jest sesja, wtedy jest sesja, wtedy jest sesja. Co się będzie działo? Będzie Kościół usługiwał Kościołowi. Zweryfikujmy to, ale wtedy po prostu ktoś wychodzi na 20 minut, robi swoje. Ktoś inny usługuje Kościołowi. Ktoś inny i znów modli się za ludzi, przekazuje proroctwo. Rozumiecie? Dzielimy się na grupy. Nie, nie wiem. Siostro, bracie, 23 września... Ja nie, jeżeli ja będę nauczać, to tylko pod warunkiem, że Pan mi powie, że mam nauczać. Pół godziny, 45 minut, 7 godzin. Jak mi powie, to będzie. Ale jak nie, cała reszta tego czasu jest Twoja. Nie mówię nasza, nie mówię Wasza, jest Twoja. Ok? I drugi aspekt tego spotkania, ponieważ, ponieważ nam Pan coraz wyraźniej mówi, że, że to mają być spotkania cykliczne nie wiem, raz na pół roku, ale takie, żeby przesuwały Kościół dalej. Druga rzecz to są targi służb, targi inicjatyw. Nie, że targi, że będziemy teraz targować. Chodzi mi tylko o to, że niektórzy mogą usługiwać na żywo w ramach takiego spotkania, modlitwą i tak dalej, i tak dalej, ale inni niech przyjadą i podzielą się, słuchajcie, pracuję z sierotami takiego i takiego rodzaju i mamy przestrzeń Potrzebujemy otworzyć w takim, w takim mieście, potrzebujemy otworzyć ośrodki. Szukamy, nie wiem, dwudziestki wolontariuszy albo ludzi, którzy zostaną zatrudnieni na stałe. Ktoś inny przyjeżdża, mówi: Mamy taką i taką służbę, potrzebujemy teraz, żeby ktoś nam pomógł tylu i tylu ludzi z takim i takim wykształceniem albo z takimi czy innymi kompetencjami. Rozumiecie, co mówię? Znowu, jeżeli macie takiego rodzaju służbę, która niekoniecznie tu będzie się popisywać, ale która potrzebuje, żeby im pomóc, Okay? która potrzebuje, żeby im pomóc, to w takim razie dajcie nam znać wcześniej, żebyśmy my to mogli zacząć weryfikować, żebyśmy na przyszłość wszyscy się uczyli weryfikować prawdziwe chrześcijańskie dzieła. Nie? Ale 23 września usługując sobie nawzajem jednocześnie będziemy przedstawiać rzeczy, które my robimy w Polsce, w Czechach, w Niemczech, gdziekolwiek ktoś uzna, że chce przyjechać i przedstawić Kościołowi w Polsce swój pomysł. Słyszycie co mówię? Chciałem dzisiaj przedstawić parę pomysłów, ale, ale tego może, może zrobimy to wieczorem pokrótce. Z całą pewnością we wrześniu będziemy, będziemy to robić. Może dzisiaj później je przedstawię czyli koncepcję na przykład kościoła dzieci. Nie dla dzieci, nie szkółek niedzielnych, tylko czym jest kościół dzieci. Okay? Dzieci głoszących nawet dorosłym. Jeszcze parę innych projektów, ale, ale już zaraz trzeba będzie pójść na obiad. Na razie nie chcę tego mówić, dlatego że popołudnie będziemy mieli po to, żeby się coraz bardziej pobudzać i podnosić w tym, w pragnieniach naszych serc. Nie ma, kochani, to jest ostatnia rzecz, jaką powiem: nie ma na tej sali ani jednej osoby której by Pan nie złożył w sercu pragnienia, które jest Jego pragnieniem serca, aby uczynić coś wspaniałego dla innych. Może dla jednej innej osoby, ale może dla tysięcy innych osób. Ci kto, z Was, którzy mają powołanie, aby usługiwać tysiącom, a nawet setkom tysięcy ludzi, muszą gdzieś, kiedyś od czegoś zacząć. zacznij jeszcze bardziej zgłębiać swoje serce. Pytaj pana po południe, będziemy mieli więcej okazji do tego. Słuchaj innych, co inni mówią, co się dzieje. I być może we wrześniu, jak się spotkamy, dołączy wtedy do ciebie, bo będzie skrystalizowany Twój pomysł. Może nawet jeszcze ta służba nie istnieć, ale rozumiem. Podam, podam wam szybciutko przykład, i idziemy na przerwę. E, tu dzisiaj widzę zawiązujące się jedno małżeństwo. Tylko dlatego, że pewnego dnia właśnie w Legnicy, podczas któregoś z follow-upów, miałem przekonanie, że czas najwyższy przestać traktować młodzież, jakby oni w kółko mieli być czegoś nauczani, niech oni się sami zorganizują i niech sami coś dla siebie zrobią. I ze zdziwieniem, chyba pół roku czy rok później się dowiedziałem, że ta grupa się regularnie spotyka, zjeżdżają się z różnych części Polski, coś tam działają i nawet tutaj dzisiaj niektórzy reprezentanci, że tak powiem, siedzą. Co nawiasem mówiąc, jest ogromnym zaszczytem. Więc teraz rozumiesz, tego rodzaju pomysłów mamy w sobie multum. Multum, spotkajmy się we wrześniu, nauczmy się. Rozumiecie, nie chodzi o to, żeby tajemny plan w kółko robił takie rzeczy. Ale jak zobaczycie wtedy, nawet nie wierząc, że to wypali, jak wtedy zobaczymy my wszyscy, że to wypala, rozumiecie, moja idea jest taka, zróbmy coś na przykład, niech potem zacznie to robić cała Polska. Dosyć już zapraszania gwiazdorów na konferencje, na których my jeździmy, wysłuchać ich od piątku do niedzieli, a w poniedziałek jest ta sama bida. Koniec. Natomiast niech, niech Kościół sobie nawzajem usługuje. Na co jedziesz? Na spotkanie Kościoła, kto będzie głosił? No Kościół! Kto będzie usługiwał? No Kościół! I zobaczycie znaki i cuda, o jakich Kościół zawsze marzył. Dlaczego? Bo to Kościół w nich chodzi a nie pojedyncze, namaszczone, wyjątkowe sanktuaria osobowe. Pokory więcej nam potrzeba, więc przede wszystkim to mnie. Bym już im nie oceniał, przemieniam umysł co dzień. Przekazałeś chwałę nam My mamy być jedno Że Ty nas posłałeś świat musi mieć pewność Swego syna dałeś jako bramę jedyną Mamy Cię poznawać, a nie żonglować literą Panie, wołam o Twój dom Wołam o Twój dom. Panie Otwe ciało dojrzałe Miłość wzajemną mi wiarę Wołam o Twój dom. Ja wołam o twój dom, Panie! Niech twoja wola się stanie! Twój dom niech tu z mocą powstanie! Czerpisz, gdy twoje dzieci mają spór. Jestem tu, by się modlić, jak niechęć za twój spór. Widać już, jak oczyszczasz kościół swój, pod twój wzór dość. Bałwochwalstwa dość struktur, tylko królują. Ducha kontroli, gromie buntu, religii każdy musi, stąd odejść bez gadania. W trymigi wszystkie zbędne doktryny wyczyść. Objaw, jak ty to widzisz, byś więcej, panie, już nie musiał się wstydzić. Stawiam się za twój kościół, by z mocą głosił, by w twojej mądrości stawiał kroki wszystko na Chodzi, słuchał Twojego głosu, nie głosu ciosu i mężów Boży, nie tych na pozór. Ogłaszam Twoją chwałę, panowanie na stałe. Choć wielu powstaje, buntują się zgraje, gniew przyjdzie na te kraje. Zbliża sąd się nieubłaganie. Twój kościół nie niezachwianie, wykona zadanie. Amen. Panie, wołam otwój do! Wołam otwój do, panie! ciało dojrzałe, miłość wzajemną mi wiarę, wiarę. Swołam otwój do, ja wołam o Twój do, panie. Swołam odwód do, wołam otwój do, panie.